prawie 40 latach Planetarium Śląskie czeka rozbudowa i modernizacja. Zmiany będą znaczące, ale część historyczna, w tym charakterystyczna kopuła, ma pozostać nienaruszona. Cały Park Nauki rozbudowany będzie w części podziemnej, gdzie popularyzowane będą trzy dziedziny wiedzy – astronomia, sejsmologia i meteorologia. Jedyną z głównych atrakcji będzie możliwość poczucia wstrząsu górniczego i klimatu Sahary. Chcieliśmy się czymś wyróżnić, żeby nie powielać innych parków nauki, i dlatego wymyśliliśmy taką formułę, czyli przede wszystkim widz zwiedzający ma przeżyć na sobie, usiąść na platformie do wstrząsów. Jeżeli wgramy tam zapisany przez naszą stację wstrząs, na przykład dowie się pan z prasy albo z telewizji, że wczoraj na Bobrku czy na Wirku zatrzęsło, to my to sobie wgramy i na drugi dzień będzie to można przeżyć. 1:1. Jedyną nową częścią widoczną na powierzchni będzie wieża widokowa, na szczycie której będzie można przy użyciu specjalnej kamery zobaczyć cały Śląsk. Jak zapowiada wykonawca, całe przedsięwzięcie jest bardzo wymagające. Po pierwsze, jest to obiekt pod opieką konserwatora zabytków. Po drugie, jest to modernizacja, czyli w trakcie realizacji możemy odkrywać rzeczy, które nie są przewidziane w projekcie. Będzie trzeba szybko reagować na tego typu niespodzianki. My tutaj oczekujemy pełnej współpracy zarówno inwestora, jak i biura projektów, tak żeby nie zatrzymywać postępu prac. Prace prowadzone będą na terenie szkód górniczych. Dodatkowo wykopy powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu, dlatego konieczne będzie użycie specjalnych technologii. Myślę, że ta modernizacja, która zostanie przeprowadzona, spowoduje, że ten napływ osób zainteresowanych będzie zdecydowanie większy. Nie będzie on tylko z regionu, ale i z całego kraju, jak może i z Europy, bo Planetarium się świetnie wpisuje w model rewitalizacji całego Parku Śląskiego, jakiego takiego miejsca, w którym będziemy kreować wiele dobrych, różnych, ważnych wydarzeń. Modernizacja planetarium obejmie obszar około 5000 m2. Zgodnie z podpisaną dzisiaj umową z wykonawcą ma zakończyć się w grudniu 2020 roku i będzie kosztować 136 milionów złotych. 82,5 miliona będzie pochodzić z Unii Europejskiej. Strażnicy miejscy i policjanci dostają coraz więcej zdjęć, na których widać wykroczenia drogowe, najczęściej nielegalne parkowanie. Od niedawna na podstawie takiego zdjęcia funkcjonariusze mogą wystawiać mandaty. Jest to możliwe, bo zmienił się kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Strażnicy i policjanci nie muszą już być naocznymi świadkami wykroczenia. Bardzo często się tak działo, że po prostu po otrzymaniu informacji, zanim patrol przyjechał, no to samochód już nie parkował na zakazie postoju czy zakazie zatrzymywania, nie parkował na trawniku. Albo w ogóle znajdował się w innym miejscu, albo po prostu bardzo szybko odjeżdżał. Teraz wystarczy, że świadek zdarzenia prześle dobrej jakości zdjęcie pod datę, godzinę i miejsce. Skrzynkami mailowymi, do których trafiają zdjęcia z wykroczeniami, dysponują wszystkie komendy policji w województwie, a także straże miejskie. I to właśnie zdjęcia z nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami trafiają tam najczęściej. Ale nie tylko. Najczęściej tego typu zachowania są wykroczeniami. W sytuacjach drastycznych, tam gdzie mamy mowę o przestępstwie, również taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast pamiętajmy o tym, każdy filmik, każde zdjęcie może być dowodem w sprawie, ale każdorazowo, kiedy jesteśmy jego autorami, jego świadkami, musimy się liczyć z tym, że w danej sprawie możemy występować jako właśnie świadek zdarzenia. Na ukaranie sprawcy wykroczenia funkcjonariusze mają 60 dni. Pani Marta Rykowska-Kucz z Jaworzna jest jedną z sześciu kobiet, które pracują za kółkiem autobusu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W zawodzie pracuje od 11 lat i łamie stereotyp, że tylko panowie mogą prowadzić autobusy. Bardzo lubiłam auta, jeździć autami. Jak miałam chyba 9 lat, to jeździłam traktorem u dziadka, pamiętam. Tak mnie strasznie ciągnęło do motoryzacji, że w końcu wpadłam na pomysł, że przyjdę jako kierowca, spróbuję swoich sił. Bo była tu już jedna pani i widziałam, jak ona jeździ, i pomyślałam sobie, czemu nie ja. Władze przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Jaworznie z prac pań są zadowolone i dążą do równouprawnienia. Dlatego PKM ogłosiło nabór i chce zatrudnić kolejne kobiety, które będą prowadzić jaworznickie autobusy. Cel jest taki, żeby w przedsiębiorstwie pracowało 50% mężczyzn i drugie tyle pań. Żyjemy w nowoczesnych czasach, gdzie kwalifikacje powinny być rozdysponowane proporcjonalnie. Niech damy zasiądą. To jest inna szkoła prowadzenia. Mężczyźni prowadzą na swój sposób, kobiety na swój, i chcemy, żeby nasze przegubowe, duże nowoczesne elektryki były prowadzone przez panie. Panie, które chcą prowadzić autobusy, muszą oczywiście mieć kategorię D. Podania można składać w siedzibie jaworznickiego PKM-u lub mailowo. Tu przestawienia zegara nikt nie musi pilnować. Mamy automatyczny zegar, który synchronizuje się ze wzorcem, radiowo ustawia czas,
w związku z czym nie musimy w nocy wstawać i przestawiać zegara. Zegar się automatycznie się synchronizuje i automatycznie się przestawia i dzieje się to poza naszą świadomością. Już w najbliższy weekend wiele osób będzie jednak musiało mieć świadomość, żeby przesunąć wskazówki z godziny 2 na 3 w nocy. Nie wszyscy lubią takie zmiany. Niech pozostanie tak jak jest, bez zmian, bez skakania. Godzinę w przód, godzinę w tył. To ma być tak jak było kiedyś. Z tego samego założenia wyszedł Parlament Europejski, który we wtorek przegłosował dyrektywę, która znosi zmiany czasu w państwach Unii Europejskiej. Ostatni raz przesuniemy wskazówki zegara w 2021 roku. Teraz jednak każdy kraj musi zdecydować, który czas wprowadzić u siebie na stałe, letni czy zimowy. To nie ma znaczenia. Może letni byłby ciekawszy, bo byłoby dłużej jasno przez cały rok, tak? Ale też trzeba pamiętać, że wstawalibyśmy zawsze po ciemku rano. Więc coś za coś. Najważniejsze w tym jest to, żeby ten czas był stabilny. I to jest chyba istota tego rozporządzenia, czy tej dyrektywy unijnej. Wprowadzenie zmiany czasu miało pomóc w efektywniejszym wykorzystywaniu światła słonecznego i oszczędności energii. Z czasem ten argument stracił znaczenie. Dużo istotniejszym elementem dla nas jest to, aby mieć pewność, czy na przykład bankomaty następnego dnia zadziałają i czy koniecznie chcemy stać w pociągu kolejną godzinę, oczekując na zmianę czasu. Na podjęcie ostatecznej decyzji co do tego, przy którym czasie pozostać, państwa Unii Europejskiej mają czas do marca 2020 roku. W Gliwicach zostało dziś otwarte kolejne duże centrum wyprzedażowe. O godzinie 12 zakupy mogli w nim robić pierwsi klienci. Trochę byłam przerażona, że to jest pierwszy dzień, będzie otwarcie, są tłumy ludzi, jest całkiem spokojnie. No oczywiście są firmy, w których jest bardzo dużo ludzi, ciężko jest się dopchać, ale w sumie udało mi się zrobić na szybko bardzo fajne zakupy. Przede wszystkim dobra lokalizacja, bo jest zjazd A4, no to bardzo fajne, atrakcyjne miejsce. Silesia Outlet powstał przy ulicy Rybnickiej. W sumie na powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych jest tu ponad 40 salonów. Docelowo będzie ich ponad 60. Obiekt jest w stanie pomieścić przynajmniej 15-16 tysięcy klientów dziennie, bez żadnych problemów. Z naszych wyliczeń, gdzie byśmy już byli jak gdyby zadowoleni, to jest poziom około 10 tysięcy klientów dziennie. Zarządcą obiektu została hiszpańska firma Neinver, która na Górnym Śląsku wybudowała Galerię Katowicką. Docelowo outlet ma zostać rozbudowany do 20 tysięcy metrów kwadratowych.